Na koniec niecodzienne widowisko w Sanie i Osławie. W górę tych rzek płyną ławice świnek, głowacic i lipieni, by złożyć ikrę. Tak dzieje się co roku w pierwsze ciepłe dni wiosny, ale nie zawsze tarło ryb jest tak widoczne jak teraz. Jak twierdzą fachowcy, tarło ryb na taką skalę odbywa się jedynie w Dunajcu, Popradzie oraz w Sanie i jego dopływach. Ale tylko w podkarpackich rzekach jest ono tak widowiskowe. Wiosna tego roku jest wczesna, wody bardzo mamy małe, zagrzała się szybko i te ryby przystąpiły do tarła 2 tygodnie wcześniej niż w normalnym czasie i rzeczywiście obserwujemy je w większych ilościach niż w tamtym roku. Najpierw ławice świnek można było zobaczyć przy ujściu Sanu, potem szturmem zajęły także Osławę. I właśnie tu są najlepiej widoczne. Mniej liczne i trudniejsze do wypatrzenia są głowacice. Największe sztuki to nasz podkarpacki łosoś, czyli głowacica. Na wielu tarliskach w tej chwili można obserwować sztuki takie metr, 1,20 m i do 20-25 kg wagi. Podczas tarła pracownicy Polskiego Związku Wędkarskiego odławiają część ryb, które trafiają do ośrodków hodowlanych. Dzięki pobranej ikrze każdego roku do podkarpackich rzek trafiają miliony sztuk narybku. Pilnuję tych rzek około 15 lat. Chcę to robić dalej i jest to moją pasją przede wszystkim. Wędkarstwo jest na drugim miejscu. Jeżdżę od 3 lat na zawody ogólnopolskie i widzę, że w Sanie mamy najwięcej ryb, dlatego warto je chronić. Chroni je też Państwowa Straż Rybacka, która w okresie tarła patroluje rzeki przez całą dobę. W tym roku nie stwierdziliśmy przypadków kłusownictwa w przeciwieństwie do innych lat, aczkolwiek trzeba przyznać, że świadomość społeczna rośnie i bardziej tarło świnki stanowi, powiedziałbym, taką spektakularne widowisko i bardziej atrakcję turystyczną. Podwodne zdjęcia tarła świnek są częścią powstającego właśnie filmu przyrodniczego. Realizują go młodzi mieszkańcy Zagórza, którzy w ten sposób chcą przyciągnąć w Bieszczady kolejnych turystów.